Witajcie! Akcja instalacja. Montaż instalacji do 60. Powoli tutaj coś zaczynam kombinować, bo trudno to mówić o jakimś takim działaniu, na którym się znał, ale pojedziemy tu, już zobaczyłem, że to jest do przodu. Pamiętam po zielonych kablach. Tam będzie do tyłu, zresztą tu jest ta kostka. Powolutku ogarniam. Na początek przykręciłem skrzynkę bezpieczników, bo to jest rzecz priorytetowa, że ona po prostu wiadomo, gdzie jest ośrodek instalacji. Jeszcze słuchajcie, tu zdjąłem ten pulpit. On taki pospawany, brzydki, ale pomalowałem, na razie może być. Więc ten pulpit będzie montowany, on do jutra wyschnie, wtedy sobie będę myślał o jakichś tam zegarach, ale wstępnie będę tam montował przełączniki, stacyjkę. Tu widzicie, w zestawie jest stacyjka z kluczykiem i różne takie duperelki, także działamy. Lampy podłączone. Tutaj. Tu zrobiłem jeszcze uchwyt do klaksonu. I tu wypuściłem dołem kabel do klaksonu. Muszę tylko znaleźć klakson. Gdzieś miałem, ale niestety na razie jakoś po prostu teraz nie mogę go trafić. Oczywiście co? Trytytki i przymocowanie instalacji, żeby ona tutaj nie latała, nigdzie się nie szwendała. Tu zauważyłem, że to jest zupełnie nowe lampy. Tutaj nie ma na przykład w ogóle żadnej żarówki. A tutaj nie ma postojówki, także akurat... I to są jeszcze stare żarówki. Słuchajcie, nie te... zaraz Wam pokażę. Są zupełnie stare lampy z 70 lat, podejrzewam. O, to nie są te żarówki na to, tylko tutaj bez tych blaszek, tylko takie płaskie. Ja gdzieś taką żarówkę starą mam, muszę ją poszukać. A tu przy okazji jeszcze tam nie ma tych w instalacji bezpieczników. Także zaraz coś tam znajdę, tylko nieużywane, a nowe zapodam, bo używane to się stosuje, jak już nie ma nic, to wtedy się stosuje używane. Ale tutaj mam to. I co jeszcze? No teraz ten tył. No tyłu nie będę ruszał, dlatego że schodzą zwolnice. A to byłoby po prostu bez sensu pakować tył. Bo on idzie w błotniki i tak dalej, i tak dalej. Więc on sobie tak będzie po prostu leżał. Ja go jeszcze włożę do worka i sobie w worku będzie czekał. Tutaj znalazłem jeszcze starter oryginalny. Tu jest przełącznik kierunków. To jego zostawimy, bo on... dopiero podejdzie w momencie, kiedy przyjdzie pulpit. To są, podejrzewam, kable do zegarów. Tutaj nie wiem, co to są za te kable, ale do tego spokojnie sobie dojdę. Jest przecież druga 60, to zawsze mogę podejrzeć, podpatrzeć. To ta stacyjka, to o, ona sobie zostaje. Przód właściwie co? Tutaj musiałbym jeszcze tylko podłączyć alternator, bo alternator będę tutaj pakował. Chyba że instrukcja przewiduje prądnicę. A jeżeli tak, no to czemu nie? Podłączenie instalacji alternatora w ciągniku. Schemat instalacji. Aha, tu jest tylko cały schemat. Ale nie ma do prądnicy. Alternator, rozrusznik. B. Przewód żółty niepotrzebny. Zaizolować końcówkę M5 lub odciąć drugi koniec podłączony z końcówką M10 i wyciągnąć związki. Aha, no to trafiłem akurat, że kabel jakiś niepotrzebny. Czerwony, niebieski, fioletowy. Dobra, poradzę. Do lamp przednich. Tam coś jest takiego, widzicie? Bo tutaj na przykład o to, widzicie, i nie wiedziałem, do czego to jest, a tu w tym momencie jest czarny, zielony, czerwony, żółty, a mam zielony i brązowy. Brązowy M5. Nie wiem, muszę po prostu popatrzeć dokładnie, jak będę ten alternator zakładał, ponieważ przygotowałem sobie już 3 alternatory i mam nadzieję, że tym razem będzie wszystko super pasowało. Się okaże. To tak jak powiedziałem, kable te wysokiego napięcia na końcu, bo tam jeszcze mam takie, zobaczcie, takie liche te klemy i to po prostu je zmienię. Tutaj w tym drugim jest dobra klema,
ten żółty kabel jest w bardzo dobrym stanie. Ten tutaj też jest super, tylko tą klemę muszę zmienić. Także obecny kabel, nie będę tego po prostu czyścił, bo to za dużo roboty z tym będzie. O, skrócę go kawałeczek i powinien sięgnąć, bo on idzie przecież od tu, skrzynki z akumulatorem, więc on sobie tutaj poradzi na luzie. Ale to obciąć zawsze zdążę, najpierw to będę mierzył. No i co? Aha, tu jeszcze muszę tą śrubkę do tego zamocować. Bezpieczniki, wszystko idzie, słuchajcie, do przodu wszystko i to mi się podoba się. No. Co jeszcze? No dzisiaj nie zdążyłem założyć, znaczy zdjąć koła, dlatego że była akcja betoniara na przyczepę. No, także to jedzie na pole, przy okazji te brony z tą betoniarą to było fajnie, bo kurczę blade za niski tur był i nie chciał tak wysoko podnieść, słuchajcie, a to jest kawał klunkra ta betoniarka, ona ma 250 litrów pojemności, jak wam mówiłem. No i jest ciężka, ale dla turasów w sumie nie jest ciężka, tylko tyle, że tak wysoko ją podnieść to był problem. No i oczywiście jeszcze widły do tura, bo one mi się też przydadzą. Jeszcze parę rzeczy po prostu powrzucam, które znajdę i dojdę do wniosku, że będą mi potrzebne na polu. To też podrzucam i myślę, że jutro pojadę już w pole. Maska. No wiadomo, te lampy po prostu poodkręcam. Tutaj ta zetorowska bardzo ładna, ona się przyda do którego z zetorów. Klamki tutaj też odkręcę, oczyszczę i one są Dawida. Zamki, to znaczy zawiasy. Zawiasy są fajne, jest dobrze. Tutaj teraz zobaczyłem, jest przynitowana ta maska tu z przodu i tu z tyłu. I dlatego ona mi nie chciała się tutaj odtentegować. Teraz jak ja to po prostu puszczę, to ona ładnie zejdzie i trzeba będzie tylko zawiasy wykręcić. Mam nadzieję, bo to jest jeszcze tutaj przyspawane. Będę musiał zobaczyć, oczyścić w razie czego, w jakim stanie są te zawiasy. Mam nadzieję, że będą dobre. No i tyle, no ten ekran też, ten telewizor stąd zdejmę. Tutaj z tą blachą, nie wiem jak, bo takie szparki to jest liche, ale mam, słuchajcie, nowe od 30, tylko 30 pewnie będą mniejsze, kurcze, i to jest minus, ale przymierzę, no bo nie wiem, nie no, ten telewizorek jest za mały od 30, to nie pasuje, zobaczcie, to jest małe. To co, no bo nie mam od 60 takiej kratki. Ja już bym wolał mieć oryginalną, jak mam tutaj coś pakować. Muszę się nad tym zastanowić, może coś, nie wiem, koledzy będą mieli, to zapytam. No i tyle, no. Powolutku idziemy do przodu. Na razie tej prądnicy nie ściągam, bo muszę najpierw alternator dopasować. Na to ucho, co jest od prądnicy, to na to ucho założę alternator. Śruby mam te gwintowane, długie takie, także to będzie dobrze. Nie ma się z czym spieszyć. Słuchajcie, to może być czujnik ciśnienia oleju. Ciekawe, fioletowe. Będę musiał poczytać tą instrukcję, ale zobaczę jeszcze właściwie teraz przy was, bo jestem sam ciekawy. Kurczę, ale fajnie słoneczko zaczęło grzać. Tylko trochę mocno, bo ja w swetrze jestem ciepło ubrany. Fioletowy M10. Aha, to nie, kółeczko to ma być, nie. Szkoda, że nie dali. Tak, czekajcie, może tu będzie napisane. Wskaźnik podwójny, przełącznik kierunkowskazu, licznik motogodzin, gniazdo lampy przenośnej wycieraczki lub przenośnej wycieraczki. Lampy przenośnej lub wycieraczki. Przycisk dźwięku, 16 rozrusznika, 17 stacyjka. Lampa lewa, gniazdo przyczepy, lampa tylna prawa. Fioletowy S to jest szary albo fioletowy. No fajnie, dali wybór. Zobaczmy jeszcze czujnik ciśnienia oleju 4.
Gdzie ta czwórka jest? Piątka, czwórka, ale nie pokazali koloru. No i widzicie, i teraz kombinuj, bo tylko, że jest czwórka. Aha, to jest instalacja pod prądnicę, wszystko. To tu jest napisane. I teraz, jeżeli bym chciał podłączyć alternator, no to mam tutaj ten schemat, jak to podłączyć. Oczywiście mogę podłączyć prądnicę, bo mam tutaj ten regulator napięcia, nawet nowy bym go tu przykręcił. No ale. Ale, no sami powiedzcie, alternator czy prądnica? No. Tylko ten. No bo tutaj nie wiem, ale tylko tak, jeśli chodzi o długość, nie jest zaznaczony skubaniec. Jeśli chodzi o długość, to by pasował ten fioletowy najbardziej, bo te są krótkie. O, widzicie, tu jest ten M10, tu jest M6, tu jest M6, też M6 i tutaj taki mały M6. To pewnie to są wszystko prądnice porobione. Albo ja wiem co, coś obciąć, coś wyjąć. A, to ten pewnie, tak. A tu się, widzicie, rusza ten. Ten byłby do wyjęcia. Ale to się okaże jeszcze. Zobaczymy. No muszę powoli, widzicie, tutaj mam te blaszki. Pozaczepiałem instalację, tu puściłem dołem, tak jak ma być. Ona jest trochę długa, zauważyłem. Dają za długą, nie wiem czemu. Bo zobaczcie, to tutaj tyle tego kabla wylazło. No, to, no nie zepsuje się, no ale. Ale za długo zdecydowanie. W razie czego to będę przesuwał tą instalację. Bo ona tutaj. No to już jej nie potrzeba tyle. Też ją tutaj, o, na ten, na trytytkę ją złapię. I też tutaj już wszędzie sięga. Także to nie ma sensu ją tak jeszcze wyciągać tam. Chyba, że ją tu wyciągnę i ją tutaj wepchnę pod zbiornik. I wtedy będę miał to, co trzeba. No dobra. To tyle w tym filmiku na dzisiaj. Trzymajcie się i do zobaczenia w kolejnym filmie. Cześć!